na przykład jest nim zainteresowana, natomiast mężczyzna w inny sposób i jakby w późniejszym etapie, jeżeli on oboje już mniej więcej to widzieli, to wszystko mężczyzna już jakby finalizował to. Blisko ale to takiego to... myślenia, że ta sztuka flirtu, że dobrze by było, żeby ta sztuka flirtu wróciła i była reaktywowana. Tylko za się iść, czy będzie dalej z nią, czy jednak, no nie. Ale posiadałeś w Romandę, bo powinien siedzieć po danej stronie. Sztuka flirtu, to tak samo się mówi, to są chłopcy z tamtych lat, którzy latają za kobietami z kwiatami, to już umarło, zmieniły się czasy i teraz kobieta częściej robi pierwszy krok. Ja już nie mówię o tym, że kobieta ma się oświadczać, bo to nie jest, no to nie jest akurat to, ale może zacząć tak... Sposoby zabiegania. Jak mówię kolega, ale wystrojenie się, no to... Ale nie musi tego robić, ale może to zrobić tak samo jak mężczyzna. I nic na tym nie traci w sumie. I jeśli to by zrobiła, to żeby nie była oceniona jakoś negatywnie z tego powodu. Tak? Osoby tej samej płci powinny mieć prawo wziąć ślub lub zarejestrować swój związek tak samo jak osoby różnej płci. Jeszcze raz. Osoby tej samej płci powinny mieć prawo wziąć ślub lub zarejestrować swój związek tak samo jak osoby różnej płci. Chcielibyście, żeby się inne osoby do Was zwracały przez ten krótki moment, przez ten krótki czas, czy może macie jakąś ksywę, do której jesteście przywiązani, albo... Paweł? Tak? Jestem? Kobiet. Nie jest kobiet, bo... Nie jest.
9 rano. Okej. Okay. Trzecia klasa. A również to mamy też dla ciebie. I równość to według mnie tak zwana utopia, czyli coś, co w praktyce nie istnieje w pełni. Tak uważam. Niestety, albo stety, no chyba niestety, ale nie ma czegoś takiego jak równy start. Jedni mają lepszy ten start, drudzy mają gorszy z powodów finansowych, zamieszkania, zdrowia, a nawet płci. No z całym szacunkiem, to by było piękne, to by była piękna wizja, tak również, ale według mnie niestety jej nie ma, nigdy nie będzie. To jest jakiś taki cel, dla którego warto zmierzać w tą stronę, ale w pełni nigdy tego nie osiągniemy. To chyba przede wszystkim zwracanie uwagi na różnice, bo wydaje mi się, że najtrudniejszą dyskryminacją to jest równe traktowanie nierównych. Przykładanie identycznej miary do każdego człowieka z pominięciem tego, że jesteśmy różni i mamy różne potrzeby, różne oczekiwania i różny background. Jesteśmy z różnych. Że najgorszym formą dyskryminacji jest równe traktowanie nierównych. I tak to gdzieś tam ze sobą niosę i to my się gdzieś czasem odzywa. Ale bardzo Wam dziękuję za te spostrzeżenia, bo mówiliście o wielu bardzo ważnych rzeczach. O równym starcie, o równości szans, które są takimi terminami, których my używamy na co dzień bardzo często, natomiast one są też bardzo pojemne i możemy... Żebyście usiedli w takim miejscu sali, która jest najbardziej zgodna z Waszą prywatną opinią. Tak? Już nie tak, jak było w debacie, że macie wylosowaną opcję i musicie bronić jakiejś strony czy jakiejś tezy,
ale z waszą osobistą opinią, z waszym osobistym zdaniem. Czy się z nim zgadzacie? Zupełnie, albo trochę, albo się z nim nie zgadzacie w ogóle, albo generalnie jesteście przeciw. Tak? I takie miejsce na sali zajmujecie, jak czujecie w stosunku do takiego zdania czy stwierdzenia. Dziewczyna nie powinna pierwsza okazywać zainteresowania chłopakowi, tylko poczekać na inicjatywę z jego strony. Ale to musimy siedzieć, czy Czarek zamknie miejsce? A to wtedy musicie zagrać? Panie, to zagrałem w krzesło. No, tak, że najpierw jestem przeciw. Takie mam wrażenie, że jest was tu z tej strony. Nie, bo tutaj u chłopaki wy też, tak? To może pierwsi jestem raczej przeciw. Bo was jest tutaj najmniej. Czemu akurat tu siedzicie? Hmm? Według mnie każdy powinien, jak myśli, okazywać swoje uczucia. Jeżeli na przykład ktoś mu się podoba, to jakby, jak czuję taką potrzebę, żeby mu okazać swoje uczucia, to żeby je okazał jemu. Okej. A nie, że się powinno, tak? No dobrze. Tak.